pokazali chłopaki z LBN-u. LBN-u. Ale, to, że w ogóle jest taka kurwa, powstało coś takiego jak LBN, to jest zasługa gościa, którego dzisiaj z nami nie ma. Część pewnie go zna, kurwa, jak nie poznaliście, to żałujcie, bo naprawdę turbo koleś. Chodzi mi mianowicie o Jerza i teraz poprosiłbym o minutę hałasu, ja włączam stoper i przez minutę drzyjmy pizdę, żeby on usłyszał nas tam, gdziekolwiek jest. Uwaga, 3, 2, 1... Jeszcze! Jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze! 30 sekund! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Dobra, tym oto akcentem zaczynamy finał. I pytanie do was. Lublin, czy jesteście gotowi na finał? Okej, chłopaki, kolejność, najistotniejsza kolejność. Finał różni się tylko tym, że dodaję wam jeszcze jedno wejście po 30 sekund. Jasne? Jasne. Grejtu. Trzy, dajmy na to trzy. Pierwszy na temat, zmieniasz. I jeszcze raz zmieniasz i potem dwa wejścia mają na tym ostatnim. Jasne? Super, chłopaki, kamień, papier, nożyczki. 3, 2, 1. Okej, zacznij, Kuki. Podam ci temat. Raz. Posiłek regeneracyjny, ale jeszcze nie puszczaj bitu. Odliczymy od 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już! Yo, ej! I właśnie tak, stary, o to chodzi, właśnie to dziś my. Jak walczysz ze mną, dzwoń już po posiłki, ziom. I jeszcze jedno, teraz śliczny jesteś. No, dlaczego? Posiłki wiecznie, chodzi do siłki w sumie, ale kumasz, no bo teraz mogę wchodzić, no i tutaj na tych murach rozpierdalać. I regeneracyjne, zaraz wam dam coś regeneracyjne. Kto słucha reggae, rucha kolegę, znam ich. Ej, czekaj, my jesteśmy kolegami. I jeszcze jedno, ej pysku, Kornel Regel, on ma reggae w nazwisku. Ziomek, ej właśnie to dobre, dopiero co za pedalskie imię, kurwa Kornel. 5! Ziomek, właśnie tak, posiłek, dobra, ja już się chyba skończyłem. Okej, Koro, twój temat to kryzysowa narzeczona. Yo, dobra, raz. Jak tu sobie wbijam, to sobie tu rzucę old school. Narzeczona to lecę do wniosku. Miała kryzysowa żona, lecę old school. Jak okazało się, że dziecko ma kurwa dziubot wzrostu, yo. I wbijam sobie, wbijam sobie, robię old school. Yo, jak tu wbijam, jadę sobie ziomku. Jak się okazało, że ma kurwa urodę po ojcu. A jak sobie wpadam, może poćwiczmy, tak a propos siłki. Zresztą jakie flow, cisnę z czaja i ty chyba skakałeś kurwa po drążku rok do gala. Yo, i bijam sobie teraz mordowity, dolara kurwa, cisnę takie hity. Jakie posiłki regeneracyjne, sprawdź to. Ja się najadłem, już zjadłem ciastko. Przesiedzimy beat, a my nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy. Yo. Ej, ty masz dużo siły, tak, wiemy, jesteś niezły, robisz rzeźbę, ale znamy te rzeszowskie rzeźby. Jeszcze jedno, stary, i teraz nie, że to płonie, a twój syn też będzie miał urodę po mnie. Ziom, i jeszcze tak, weź temu sprostaj. No to chodź, skarbie, no chodź do drążka. I właśnie tak, stary, i to jest taka opcja. Mam taką pałę, że możesz się jej popodciągać. Ziom, wiem, to było niesmaczne, ale kurwa, nie gorsze niż łachten. Przejście!
Jau, ty się nie wypowiadaj o dzieciach, jak to rozpocznę. Fajnie, że masz syna, ale kto ci kurwa wmówił, że jesteś ojcem? Jau, i padam sobie teraz tak rozkminię, koro wpada i zawsze wleci killer. A ty się kurwa tak trzymasz na tej walce, jadę błaźnie, jak kurwa kadłubek na street workoutcie. Jau, i wpadam sobie, cisnę mordo w jeby. Koro wpada, już wygrał i wszyscy to wiemy. Będziesz kurwa synem, jadę, sprawdzaj. Wbijam sobie teraz tu na panczach. Faktycznie będziesz pół ojcem. Jadę rozkmina, bo jego narzeczona też ją zapinam. O, zmiana bitu! Greatu! A, jau, 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 Lublin, jau, 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 ej! Teraz dobra, pierwszy dowód na to, że koro ciągnie. Skąd wiem, że jestem ojcem, sam mówiłeś, że ma urodę po mnie. I jeszcze jedno, stary, skąd ja wiem, że jesteś ojcem? Pisto, skąd wiesz, że ty jesteś freestyle'owcem? Kurwa! Nie ma żadnych szans ze mną, każdy patrz, medno tobie zgotował, wpierdol. Ziom, nie mam trochę tchu, ale chuj w to, bo to jest kuki, dziś walczy ze zwykłą kurwą. Pięć! Jau, walczysz ze zwykłą kurwą? Jak wbijam sobie mendo, już wiem, w jakich warunkach powstawało to dziecko. Jau, i wpadam sobie, typie, leczę ziombel, a prędzej niż wygrasz, jau, i się nam kurwa podciągnie. Jau, i się nam kurwa, typie, podciągnie. Tak jebiesz, że od ciebie tylko się podciągnie. Kurwa, więc sobie wbijam, cisnę mordo błaźnie. Nie masz pan, czy wypadałoby się podciągnąć? Jedź w nauce. Jau. Ostatnie wejście, Kuki. Jau, 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 jau. Ej, obczajcie teraz jak lecę i patrzę na takich downów. Prędzej jął się podciągnie na drążku niż on we freestylu. Ej, typie, jeszcze jedno, ej, właśnie tak teraz siłkę. Wyjebane w niego sobie, kręcę tyłkiem, kurwa. Robię co zechcę, czaisz? Ja robię co zechcę. A tego typa już odpalił, no bo robi co zechce. Robi kozacko, kurwa te bity, chyba czy trochę wypadłem. Ale wyjebane, bo i tak wygrałem tą walkę. Yo. Ostatni koro! Jau, 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 jau. Ja też wygrałem tę walkę, jak wbijam z wrogami, bo jak widać, kurwa, walczę ze słabościami. Jau, i wpadam sobie, typie, lecę w bitwach. Mówisz, że ja podciągnąć się powinienem w freestyle? Jak tu wbijam, koro nawija zawsze na medal. Nie pociągnę się w freestylu, bo wyżej się nie da. Kurwa, jau, i wbijam tu ziomkowi. Bardziej kręci mnie, jak dupskiem sobie, kurwa, kręci joły. A twój freestyle, kurwa, teraz typie zginiesz, jest jak joły. Z wejścia było dobre, yo, i tyle. Koniec! Lublin, Lublin! Ten hałas to jest za mało, to jest znacznie za mało. Uwaga! Jęgy! Tak jest, czarnuchy. Dobra, dobra, ważna decyzja. To był finał, to był finał. Tutaj nie może być pomyłki, bo Toczek z Radziasem będą jebani na YouTubie, a tego by chcieli uniknąć. Trzeba dbać o PR. Chłopaki, nie żebym tutaj jakąś presję na was wywierał, ale wiecie, to jak pomyłka, kurwa, to się równa komentarzek styka, nie? Dobra, okej. Okay. Czy waszym zdaniem pierwsze miejsce zajmuje się Koro? Czy może jednak Kuki? No mi ciężko stwierdzić, chłopaki. Nie wiem, czy będzie słychać na filmiku, dobra. Okej, chłopaki. 3, 2, 1! Uwaga! Uwaga, uwaga, uwaga! Pierwsze miejsce dzisiejszej bitwy trafia do Kora, ogromny hałas! Ale! To nie jest tak, że nie zrobimy hałasu.